sądu w pokoju najbardziej zadowoleni będą obywatele, bo jak zaznacza prezydencki minister Andrzej Dera, ich sprawy będą szybko załatwiane. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz 15. Paweł Kukiz rozmawiał w tym celu z prezydentem Andrzejem Dudą. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta wpłynął do Sejmu na początku listopada. Teraz Sejm skierował go do dalszych prac w komisji. Propozycja pana prezydenta idzie w tym kierunku właśnie, żeby rozwiązać tę wielką bolączkę, bo tych spraw drobnych jest bardzo wiele i one rzutują na szybkość postępowania sądowego. Do kompetencji sądów pokoju będzie należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia. Nowe sądy zajmą się też orzekaniem w części spraw dotyczących występków, takich jak jazda po pijanemu, wdarcie się do domu czy uchylanie się od alimentów. Chodzi także o kradzieże i uszkodzenie cudzego mienia, jeśli wartość nie przekracza 10 tysięcy złotych. Z sądów pokoju najbardziej zadowoleni będą polscy obywatele. Bo ich sprawy po prostu ruszą i będą bardzo szybko załatwiane. Przynajmniej taki jest plan. Minister Andrzej Dera ocenił, że wniosek Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie prezydenckiego projektu to realizacja programu totalnej opozycji. Platforma z natury jest na nie, bo cokolwiek zrobimy dobrego dla Polski jest złe dla Platformy. Sąd pokoju ma działać przy miejscowym sądzie rejonowym. Sędzia pokoju będzie przypadał na nie więcej niż 10 tysięcy mieszkańców.